Szanowni Państwo, zbliża się dzień 11 lipca. Według mnie dzień najważniejszy w historii naszego miasta, bowiem w tym dniu oddajemy do użytku nowo wybudowany most, jak i pierwszy etap obwodnic. Spełnia się marzenie wielu pokoleń Puławian. Przypomnę, że od połowy lat 70. w marzeniu pierwszych projektantów naszego miasta była sygnalizowana potrzeba budowy nowej przeprawy mostowej, jak i obwodnicy do naszego miasta. Starania te nabrały przyspieszenia po reaktywowaniu samorządu terytorialnego, a ziściły się 16 lutego 2006 roku, kiedy w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad została podpisana umowa na wykonawstwo tego mostu. Czym jest most? Ma wiele symbolicznych znaczeń. Łączy brzegi, łączy społeczności. Nasz nosi imię Jana Pawła II. Przypomnijmy sobie, że Jan Paweł II łączył ludzi, łączył narody, łączył pokolenia. Mam nadzieję, że nasz most również przyczyni się do integracji lokalnej, jak i regionalnej społeczności, integracji pomagającej w życiu codziennym, jak i w rozwiązywaniu wielu problemów czekających do rozwiązania w naszym mieście i regionie. Kieruję swoje zaproszenie do mieszkańców naszego miasta, ludzi, którzy będą w tym dniu przebywali w Puławach okazjonalnie, tych, którzy odwiedzają naszych mieszkańców, żeby zechcieli skorzystać z zaproszenia, które do Państwa kieruję. 11 lipca o godzinie 13 rozpoczynamy uroczyste oddanie mostu do użytku. Spotkajmy się na moście, jak brzmi hasło przewodnie naszego zaproszenia. Przypominam, 11 lipca o godzinie 13.